CryptoMasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj chciałem wam pokazać jak zarejestrować się na giełdzie Bitbay oraz jak dokonać weryfikacji konta, tak żeby można było kupować oraz sprzedawać kryptowaluty. Nie jest to rzecz skomplikowana, ale z racji tego, że bardzo dużo osób pytało mnie, gdzie zakupić, jak zakupić, jak założyć konto oraz ile czasu trwa weryfikacja przesył pieniędzy. Na giełdę Bitbay postanowiłem nagrać dla Was taki film. Zanim zacznę, pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna i jest to tylko film instruktażowy, jak założyć swoje konto na giełdzie Bitbay. Przejdźmy zatem na stronę giełdy Bitbay. Link do tej strony znajdziecie oczywiście w miejscu na opis pod tym filmem. Pełny opis rejestracji oraz weryfikacji konta na giełdzie znajdziecie w moim poradniku dla początkujących, który jest całkowicie bezpłatny. Jest tam opisane zakładanie konta na Bitbayu, na Binance, na Coinbase i kilku innych giełdach, zakładanie portfeli, jak i również wiele rzeczy, które na początek Twojej drogi z kryptowalutami na pewno Ci się przydadzą. Link do mojego poradnika oczywiście znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. Pamiętaj, jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji. Oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Wróćmy zatem do założenia konta na giełdzie Bitbay. W prawym górnym rogu mamy przycisk Zaloguj oraz klikamy Zarejestruj się. Metodę rejestracji wybieramy adres e-mail oraz wpisujemy swój adres e-mail oraz zaznaczamy wszystkie obowiązkowe kwadraciki. Klikamy Nie jestem botem. Wykonujemy polecenie ze zdjęcia i klikamy Zarejestruj się. Twoje konto zostało utworzone. Na Twój adres e-mail została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Zatem przechodzimy na naszą pocztę e-mail i, klik i klikamy w link aktywacyjny. Na moją pocztę przyszedł mail aktywacyjny, klikamy Aktywuj konto oraz strona automatycznie przekieruje nas do strony logowania Bitbay. Wpisujemy tutaj przez nas wybrane login, hasło, powtórzyć hasło oraz kod bezpieczeństwa. Pamiętajcie, żeby zawsze sobie zapisywać najlepiej długopisem w notesie. Wszystkie loginy, hasła i kody bezpieczeństwa, żeby później nie mieć problemu z dostępem do swojego konta. Zatem wypełniamy wszystko wedle uznania. Następnie wybieramy obywatelstwo oraz walutę, jaka będzie widoczna na naszym dashboardzie. Stwórz konto. Strona automatycznie przekieruje nas znowu do logowania. Także wpisujemy swój e-mail lub login. Oraz klikamy zaloguj. Następnie wpisujemy wybrane przez nas hasło. Nie jestem botem oraz zaloguj. Konto utworzone, ale tak jak widzicie, wyświetlają się dwa ważne komunikaty u góry. Pierwszy to: zwiększ poziom bezpieczeństwa swojego konta. Aktywuj Google Authenticator jako metodę autoryzacji dwustopniowej. Jest to jedno bardzo ważne zabezpieczenie naszego konta i polecam każdemu, żeby je zrobił. Żeby je uaktywnić będziemy potrzebować naszego telefonu komórkowego i tak postępujemy kolejno klikając komunikat włącz zabezpieczenie już dziś i na stronie automatycznie otworzy się poradnik do tego jak utworzyć to zabezpieczenie. Jest to dosyć proste czego nie ma tu napisanego musisz pamiętać zawsze zapisuj sobie w notesie lub wydrukuj wygenerowany kod przez giełdę. Do tej aplikacji. Jeżeli go nie zapiszesz, a zgubisz telefon lub zepsuje Ci się, będziesz mieć problemy z odzyskaniem dostępu do konta. Trzeba wówczas indywidualnie kontaktować się z giełdą. Będzie ona sprawdzać Twoją tożsamość, może to potrwać długi czas i kosztować pieniądze. A jeśli konto było anonimowe, to istnieje ryzyko, że dostępu już nie odzyskasz. Także pamiętaj zawsze zapisuj sobie klucze wygenerowane przez giełdy. Z racji tego, że jest tu dosyć obszerny poradnik, jak aktywować to zabezpieczenie, nie będę tego opisywał. Zatem przejdźmy z powrotem na stronę giełdy. Kolejnym ważnym komunikatem tutaj jest weryfikacja twojego konta. Pamiętajcie, że żeby korzystać ze wszystkich funkcji giełdy, musimy zweryfikować swoje konto, tak zwane KYC. W przypadku Bitbay jest ona dosyć bardziej skomplikowana niż na innych giełdach, ale obowiązkowa. Do weryfikacji musisz mieć dowód osobisty lub paszport, potwierdzenie adresu takie jak dokument bankowy, rachunek za prąd, wodę czy internet, lub jakiś dokument z urzędu oraz trochę cierpliwości. Jeżeli masz przygotowane wszystkie dokumenty, to klikamy Zweryfikuj swoje konto. Jak się domyślam, będziesz otwierał konto osobiste, więc klikamy Konto osobiste oraz przechodzimy poprzez weryfikację numeru telefonu. Wybieramy kraj oraz wpisujemy swój numer telefonu. Na nasz numer telefonu przyjdzie kod wysłany sms-em, który właśnie mi przyszedł. Wpisujemy kod i klikamy dalej. I tutaj możecie zobaczyć, jakie rzeczy musimy zweryfikować, żeby pomyślnie przejść przez KYC na giełdzie BitBay. Dane osobowe. Wpisujemy wszystkie nasze dane, imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, kraj urodzenia oraz rezydentura. Potwierdzenie adresu. Po wpisaniu pełnego adresu zamieszkania przechodzimy do strony, gdzie musimy wysłać swój dokument. Aby potwierdzić nasz adres. I tak jak możemy tu zobaczyć, może być to rachunek za prąd, wodę, internet, telefon. Data wystawiania dokumentu jest widoczna i nie może być starszy niż 6 miesięcy. Oraz na zdjęciu są widoczne cztery rogi dokumentu. Klikamy rozumiem, oraz musimy wgrać tutaj swój plik bądź zrobić zdjęcie. Ja tego nie będę robił, ponieważ ja już mam konto utworzone na Bitbayu, a to jest konto anonimowe, żeby tylko pokazać Wam, jak wygląda rejestracja. Po zatwierdzeniu dokumentu przechodzimy w potwierdzenie tożsamości i tutaj mamy do wyboru dowód tożsamości czyli dowód osobisty lub paszport. Wejdźmy w dowód osobisty wpisujemy kolejno PESEL numer dokumentu data wydania data ważności miejsce wystawienia dokumentu oraz kraj. Przy potwierdzeniu tożsamości musimy, musimy zrobić sobie selfie wraz z dokumentem który zaznaczyliśmy wcześniej czyli albo dowód osobisty albo paszport. I tak na stronie BitBay mamy pokazane jak musimy to zrobić. Strzelamy sobie selfie oraz dodajemy plik na tej stronie. Po potwierdzeniu tożsamości przechodzimy w oświadczenia oraz wypełniamy ten formularz. Jakim jesteśmy inwestorem, cel założenia konta, stanowisko polityczne użytkownika, legalne źródła dochodów oraz klikamy, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, następnie klikamy wyślij formularz. Czas weryfikacji Twojego konta to od kilku do kilkudziesięciu godzin. Ja miałem chyba po dwóch godzinach zweryfikowane konto. W przypadku odmowy weryfikacji otrzymasz powiadomienie e-mail, że Twoja weryfikacja nie przebiegła pomyślnie oraz dlaczego. Także rejestrację mamy za sobą. W następnym instruktorzowym filmie pokażę Ci, jak przelać swoje złotówki na konto BitBay oraz jak zakupić swoje pierwsze kryptowaluty. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji. Oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.